Będziemy dzisiaj dalej mówić na temat tożsamości. Pamiętajcie o tym, o czym na czym skończyliśmy ostatnio. Bóg wziął nas chorych, poniszczonych, skazanych na porażkę. On nas bierze i umieszcza nas w środowisku zdrowego Chrystusa i jego zdrowej formy życia. Jestem umieszczony w Chrystusie. No nie ma mnie. Nie ma mnie. Jest Chrystus. Nie ma mnie. Jak ktoś jest niezgodny w moim życiu ze stanem Chrystusa, to jest sąk. Problem. To nie ja. To coś, co do mnie przygnęło. To coś, co jeszcze nie zginęło. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś nowy? Tak, jakbyś wcześniej nie istniał. To, co ja powiedziałem ostatnio. Tak, jakbyś wcześniej nie istniał. Nie nowy, pod tytułem oczyszczony z grzechów, obmyty jakoś. Rozumiem, tak jak religia mówi. O, jesteśmy oczyszczeni. To tak ładnie brzmi, to możemy roboczo tak nazywać sobie, nie? Ale to nie tak wyglądasz w oczach Boga. W oczach Boga wyglądasz jak nowe stworzenie. Tamto to nie żyje. Tamto umarło, to nie zostało oczyszczone. Rozumiesz? Dlatego on zmienia imiona. On imiona zmienia. Jest Abraham, mówi, będziesz Abraham. Jest Szymon, będziesz Piotr. Cały czas imiona im zmienia. To są prorocze informacje. To jest cały czas coś zmienione tam. Wiesz, o to chodzi. Jak nie imię im zmieni, to ksywę tam w ogóle. Wiesz, bo nowy jesteś, nowy jesteś, nowy. Tamten to nie. Nie masz z nimi wspólnego. Panie, ale ja to przeżyłem. To nieważne, to nie ty przeżyłeś, to on przeżył. Jaki on? Ten, co umarł. Ten, co umarł. Rozumiecie? Życie wiarą to nie jest życie doświadczeniami poprzednimi. Ani pozytywnymi, ani negatywnymi. Twoje negatywne doświadczenia i pozytywne doświadczenia umarły z Chrystusem na krzyżu. Nie ma ich. Nie ma. Jesteś w Chrystusie, jesteś cenny tak jak Chrystus. Dlatego, rozumiesz, dlaczego mówi się, że my mamy wartość Chrystusa? Bo my nic z siebie nie mamy, nie posiadamy nic z siebie. Nie mamy nic z siebie. Chrystus nie jest domieszką do naszego życia. Ludzi wpienia odwaga nasza. Determinacja, zdecydowanie, rozumiecie? Czy napisałem taki artykuł, robię to, co Jezus, tylko wolniej. Rozumiesz? Dokładnie to, co jest, tylko wolniej. Wolniej mi idzie. No ale ja jestem jak Jezus. Ja się naprawdę tak czuję. Ja się tak czuję. Ja nie myślę o sobie inaczej, jestem jak Jezus. Bo ja wiem, że jestem umieszczony w Jezusie. Dlatego ja podważyłem swoje doświadczenia. Ruch wiary to ruch, który podważa doświadczenia starego człowieka, dobre i złe. Nie tylko złe, dobre i złe. Zła matka musi podważyć swoje doświadczenia złej matki, dobra matka dobrej matki. Zły ojciec złego ojca, dobry ojciec dobrego ojca. Podważyć. Tak? Podważa. I teraz ja z tego punktu zero, tak? Mówię, Duchu Święty, prowadź mnie. I on oczywiście używa talentów, które w ciebie włożył też. Również może doświadczenia, które miałeś w jakiś sposób przekuć i podać w twoim życiu dalej. Ale ty zasadniczo umywasz ręce i mówisz, okej, ja staję jak czysta kartka. Uświadomienie sobie tego czyni cię wolnym. Wolnym. Wolnym do życia i służby. I jak powiedziałem, ostatnie zrozumienie tego, to jest duchowa podstawówka, od tego zaczynamy w ogóle. Zaczynamy. To nie to, że mówię, oto jest mięso. Żadne mięso. To człowieku zwykłe mleko, zwykły izolat białka, najprostszy. Człowieku taki potrzebny dla mięśnia. W ogóle. Chrześcijanin zaczynać swoje życie musi, bo jesteśmy w takiej sytuacji, bo religia tutaj ludzi poraniła. Ale zasadniczo chrześcijaństwo się zaczyna z miejsca, że nie żyjesz ty, ale żyje Chrystus. To nie ma ciebie.
Człowiek tak naprawdę nie przychodzi do kościoła, żeby rozwinąć swój potencjał. Człowiek przychodzi do kościoła, żeby dowiedzieć się, że umarł. I kościół, realny, żywy kościół przebudzeniowy, to najpierw to, co musi w człowieku, na człowieku wycisnąć, to umarłeś. Zapomnij o wszystkim, co do tej pory było. Ale ja byłem. Nieważne, kim ty byłeś. Przyszedłeś w miejsce przebudzenia, zapomnij o wszystkim. I zaczynamy od nowa. Rozumiesz, jak doktor jest? Od początku. Zapomnij o wszystkim. Tak? Facet ma w ogóle za sobą karierę, życie, sukcesy, a ta człowieku łysa baba z Tybetu, ona mu mówi, człowieku, zapomnij o wszystkim, co do tej pory się dowiedziałeś. Oto początek nauki. Rozumiesz? No dziękuję. Dlaczego? Bo ucho ludzkie nie słyszało, a oko nie widziało, co przygotował Bóg dla tych, którzy go kochają. My nie wiemy, my do tej pory myślimy, że coś przeżyliśmy. No nieważne, co przeżyliśmy. To w ogóle przestaje mieć wagę. To przestaje mieć wagę. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego ja. Zobaczcie, na czym w ogóle diabeł bazuje? Przecież na tym, co człowiek przeżył. Rozumiesz? Albo wtłacza mu w głowę myśli, żeby dywagował nad tym, co przeżyje. No to tak diabeł. To rozumiem, co powiedzieć. To prymityw. W zasadzie to prymityw. Ale zobaczcie, jaka to skuteczna metoda jest, okazuje się. Prymitywna, jak się masz, rozumiesz? A chrześcijanin notorycznie żyje tym, co doświadczył. To nie jest wiara. Życie z wiary rozpoczyna się z miejsca absolutnego wyzerowania. Jeżeli w jakiejkolwiek dziedzinie życia nie istnieje wyzerowanie totalne, to nie ma możliwości rozwój ruchu wiary tam. Bo tam będzie domieszka czegoś, co nie będzie szlachetne. A coś, co nie jest szlachetne, mimo że zwiększa ilość, tak, ale zmniejsza jakość. Pierścionek złoty, który waży, nie wiem, tam 4 gramy na przykład, to jest pierścionek złoty, to waży 4 gramy. A jak do niego dodasz gram srebra, tak, no to będzie ważyło 5 gramów, ale to już nie będzie miało tej wartości. Automatycznie to srebro wpłynie negatywnie na wartość produktu, mimo że produkt będzie większy. Rozumiecie? Nie wielkość, ale jakość. To w ogóle jest inne parametry są. Filipian 3:9. Od 3 do 9, list do Filipian, 3 rozdział. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi Paweł, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8. z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz. Co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie, człowiek bez nagany. Wiecie, co to znaczyło powiedzieć w ogóle przez Żyda, że jest człowiekiem bez nagany? To znaczy, że święty Paweł, jako faryzeusz, był w stanie stanąć, tak, przed Sanhedrynem i powiedzieć nie, tak, nie złamałem żadnego, tak, setek przepisów nigdy. Tak jeden mógł powiedzieć. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem, podkreślam słowo uznałem, ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa, Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tą,
która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Wszystko, co jest dobrego w twoich czynach i postępowaniach, jest pochodzące ze sprawiedliwej natury Jezusa. Nie masz się ani czym chlubić, ani nic, ani na nic zasłużyć, ani nie przypodobasz się przez twoje działania Bogu. W ogóle. To jest absolutne rozbrojenie. Nic. Wiesz, do jakiej wolności to prowadzi normalnego człowieka, a nienormalnego wprowadza w chaos. Bóg absolutnie nie potrzebuje niczego od ciebie. Niczym nie możesz sobie zasłużyć na jego akceptację. W żadnym wypadku nie możesz mu zaimponować. Nie możesz zrobić nic dobrego, za co by cię pochwalił, ani nic złego, za co by cię skarcił. Przerażająca historia. Nie możesz zrobić nic, żeby się Bogu podobać. To są fałszywe nauki. Fałszywe. Ja przeklinam w ogóle te nauki z cyklu, że trzeba żyć jakoś, aby się Bogu podobać. Bo to jest fałsz. I niech ci, co to głoszą, zajmą się zamiataniem ulic. Tego im życzę z całego serca. Rozumiesz? Proszę. Nie można się Bogu podobać. Nie można. A wiesz dlaczego? Bo się Mu podobasz. Bo jesteś w Chrystusie. Bogu się Chrystus podoba. Tylko człowiek będący w Chrystusie znika. Staje się Chrystusem. Chrystus go wciąga, absorbuje, rozumiem, o co chodzi, i nie istnieje już ów człowiek. Nie istnieją jego dane duchowe. Nie ma już go. Jest Chrystus. I to jest też dla ludzi szokiem. To gdzie ja jestem? Ja mówię, a czemu ty się szukasz? A co ty w ogóle, czemu ty się szukasz? Źle ci tak? Źle ci ty? Co chcesz osiągnąć? Rozumiesz? Zobaczcie, to jest ruch wiary teraz. Mówimy o ruchu wiary, o wejściu. To jest absolutne nowum. To jest coś, co religia w ogóle człowieku nie jest w stanie zaakceptować. Nam się tłumaczy, cały czas nam się tłumaczy różne rzeczy. Jacy powinniśmy być, wiecie, jak powinno być. Zobaczcie, cały czas na świecie są non-stop przepychanki o to, jaki kto jest. Tak? Jacy ludzie powinni być. Prawda jest taka, że ludzie powinni być w Chrystusie. Księdz wielki larum o księżach pedofilach. Księża pedofile. Ładnie ktoś ostatnio powiedział, że w ogóle to nie ksiądz zostaje pedofilem, tylko pedofil księdzem. O primo. Jak zbadano, ktoś następny mądry teraz przebadał grupy zawodowe o wszystkich pedofili w Polsce. Rozumiecie, o co chodzi? Księży jest najmniej. Najmniejsza grupa zawodowa. Wiecie, jaka jest największa grupa zawodowa pedofili w Polsce? Bezrobotni. Bezrobotni. W ogóle to bzdury są. To są ciągłe rozmowy na poziomie, jaki kto powinien być, jaki nie powinien być. Rozumiecie, o co chodzi? To wszystko zostaje zamiecione wielką szczotą Bożą. To nie ma żadnego znaczenia. W Chrystusie ktoś musi być. W Chrystusie. Reszta to śmiecie. Dobre i złe rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Poza Chrystusem bycie pedofilem jest śmieciem i nie bycie pedofilem jest śmieciem. O, rozumiesz? Poza Chrystusem, tak? Ten, który gwałci, zalicza się do śmieci i ten, który jest gwałcony, zalicza się do śmieci. To są straszne prawdy.
Ha! A jakże w ogóle jest to bliskie sercu Boga? Bóg mówi, Chrystus się liczy. Chrystus, a nie dobro i zło. Chrystus. Chrystus. I w ogóle wiara, ona się opiera na tym, tak? Czy my jesteśmy realnie utożsamieni z tym Chrystusem. Bo to w Chrystusie się wierzy. W Chrystusie się wierzy. Nie! Nie wierzy się jakiemuś Bogu gdzieś z boku. No w Chrystusie jestem. Ja w Chrystusie jestem. Wierzę, tak? Uczynki nie umieszczają się w Chrystusie. Ani nakazy i zakazy, ale wiara w to, że Jezus uczynił dla ciebie niebo otwarte. Żaden uczynek nie umieści człowieka w Chrystusie. Żadne przekonanie nie umieści człowieka w Chrystusie. Ale wiara w to, że Jezus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych, przyjęcie Go jako Pana uczyniła mnie sprawiedliwym. Uczyniła ciebie sprawiedliwym. Wszystkie osiągnięcia w ciele to śmiecie. Wszystkie. Wszystkie osiągnięcia w ciele to śmiecie. Poza Chrystusem każde osiągnięcie to śmieć. Śmieć. Dobre osiągnięcie i złe osiągnięcie. Rozumiesz, o co chodzi? Spłodziłeś dziecko poza Chrystusem, śmieć. Nie spłodziłeś dziecka poza Chrystusem, śmieć. Rozumiesz, o co chodzi? Byłeś dobry poza Chrystusem, śmieć. Byłeś zły poza Chrystusem, śmieć. Pomagałeś ludziom poza Chrystusem, śmieć. Nie pomagałeś ludziom poza Chrystusem, też śmieć. Tak? Wszystko uznałem za śmiecie, mówi Paweł. Wszystko uznałem za śmiecie. Wszystko uznałem za śmiecie. Całe moje wykształcenie, całą moją służbę, całe moje przekonania, wszystko uznałem za śmiecie. Wszystko uznałem za śmiecie. Poza Chrystusem wszystko to jeden wielki śmietnik. To z tego miejsca się wierzy. To z tego miejsca się wierzy. Nie ma poza Chrystusem nic. Rozumiecie? Nie ma rodziny według ciała. Nie ma przyjaciół według ciała. Nie ma żadnych przekonań, które są przeciwne prawdom Bożym. Nie ma, nie ma, nie ma. To śmiecie. Paweł mówi, to śmiecie. Ktoś powie, ty, to tu jest. To chrześcijaństwo tu jest. To na to się zdecydowałeś. On nie wie, no po prostu, no na to, no ja się na to zdecydowałem. Ja się na to zdecydowałem. To się człowiek robi taki pusty, taki wyjałowiony, taki w ogóle nie wiadomo, co ja sobie prezentuję w tej chwili. No i co to mi prezentuje? A w ogóle dlaczego uważasz, że coś sobie prezentuje? A o co ci chodzi? W ogóle taka myśl, co sobie prezentuje, to jest myśl egocentryczna. To jest chęć w ogóle zaistnienia. W Chrystusie się istnieje. W Chrystusie. W Chrystusie. Tam rozpoczyna się dopiero rozwój, wzrost, siła, eksplozja, ekspansja. Rozumiesz? Tam, w środku. Tam. Nie poza. Poza Chrystusem wszystko fajas. Wszystko. W ogóle niczego się nie wymaga. Nie wymaga, ja w ogóle poza Chrystusem niczego nie wymagam, rozumiesz, ja nie wymagam od ludzi zrozumienia poza Chrystusem, ja w ogóle nie, w ogóle nie. Nie. Ja w ogóle, wiecie, jak idę do ludzi, to ja chcę, żeby oni Chrystusa się wierzyli, bo ja od nich nic nie wymagam, ja nie mówię do kogoś jakiś prawidł, ja mówię, czy ty mnie rozumiesz, bo on mnie nie rozumie. On mnie nie rozumie, rozumiesz, on mnie rozumie, bo jest poza Chrystusem. On nie rozumie. On nie rozumie. A więc ja nie domagam się sprawiedliwości od ludzi, prawidłowego traktowania. Często się ludzie w kościele znają, czemu on mnie tak potraktował? Ja mówię, bo nie jest w Chrystusie, czego ty chcesz, jak cię ma traktować? No w ogóle to nie w Chrystusie człowiek, no to cię tak traktuje. Ale on nie rozumie, no nie rozumie. Poza Chrystusem każdy to głupek. Jeden w jeden. Stary, młody, mężczyzna, kobieta, wszystko głupki. Poza Chrystusem. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Świat się dzieli na mędrców w Chrystusie i głupków poza Chrystusem. I to jest ruch wiary.
Albo takie coś robimy sobie, albo bez przerwy będziemy robić jak gejsza w wierze. Rozumiesz, o co chodzi? I będziemy zadawać tysiące pytań, dlaczego, czemu, po co, a dlaczego ja tak mam, a dlaczego tak, a dlaczego tak. A dlatego tak. Bo pomyliłeś się. Bo poza Chrystusem nie ma w ogóle funkcji życiowych. I nieważne, co czujesz. I nieważne, co przeżywałeś poza Nim. Rozumiesz? Od tego masz władzę, żeby sobie biegi poustawiać w tym świecie, tak? Poustawiaj sobie biegi. Poukładaj sobie to wszystko przez władzę, ale nie domagaj się tego, żeby świat cię w ogóle rozumiał. Albo żeby cię lubił. Rozumiesz? Dlaczego cię ma lubić? Jak ty jesteś w ogóle z innego gatunku. Inny gatunek jesteś. Dla świata na przykład będziesz szkodnik. Będą cię chcieli zabić. Bo ty szkodzisz im. Przychodzisz i przynosisz im jakąś szkodę. Od tej pory myślał, że jest dobrze, teraz się dowiedział od ciebie, że jest źle i on już nie chce, żebyś był jego kolegą. Bo ty mu mówisz, że w Chrystusie jest tylko życie, rozumiesz, a on myślał, że jest inaczej i już. Odkrycie, kim jesteś w Chrystusie, w praktyczny sposób uaktywnia cię jako nowe stworzenie. W praktyczny sposób, bo nowym stworzeniem jesteś od momentu przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jesteś nowym stworzeniem. Wstąpił w Ciebie Duch Święty, zjednoczył Cię z Tobą. Amen. Koniec kropka. Natomiast uświadomienie sobie Twojej tożsamości, ono w praktyce dopiero, to dopiero tu się zaczyna praktyka, czyni Cię nowym stworzeniem. Bo teoretycznie, teologicznie jesteś nowym stworzeniem w momencie odrodzenia duchowego i w tym miejscu zyskałeś niebo. O, jedyna sytuacja, którą zyskałeś, to niebo. Czyli już na pewno pójdziesz do nieba. Już do piekła nie pójdziesz. Natomiast teraz musi się rozpocząć proces utożsamiania się z Chrystusem, świadomość tego, o czym ja uczę, i to dopiero to wprowadzi praktyczne ruchy, tak, do Twojego życia, jako nowego stworzenia. Jaką nowego stworzenia? Jakiekolwiek idę, to pierwsza moja jakby interakcja z drugim człowiekiem to jest taka, że ja jestem nowy, a on stary. Rozumiesz? O. Ja od razu siebie stawiam w pozycji nowego człowieka. To nie znaczy, że ja stawiam siebie w pozycji przemądrzałego człowieka, tylko nowego człowieka. Ja już lekarz, a on pacjent. Nie ma pata. Kto by to nie był? To pacjent. 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 Poza Chrystusem to pacjenci. Rozumiesz? Jednego wielkiego szpitala psychiatrycznego zwanego światem. W cudzysłowie. Chociaż ja nie wiem, czy nawet szpital psychiatryczny, bo tam się nie leży. To wariatkowo, Państwo. Poza tym, co tam jest wariatkowo. Wariatkowo. Nie można tam normalnie żyć. Trzeba albo być wariatem, żeby tam żyć. Rozumiem, to wariatem trzeba być. Trzeba wejść w te układy od razu. Bo inaczej to tam sobie nie dasz rady. Albo. Tak? Jako Chrystusowiec uruchomić władzę. Prawie jak najbardziej. I po linii władzy wjeżdżać w ten świat. No. A inaczej to nie da rady. Żeby utożsamić się z Chrystusem, musisz wszystko, co sam osiągnąłeś lub osiągasz i wszystko, co zawaliłeś i zawalasz, uznać za śmiecie. Wszystko, co osiągnąłeś i wszystko, co zawaliłeś, uznajesz za śmiecie. Wszystko. Ani nie twierdzisz, że jesteś kimś, ani nie twierdzisz, że jesteś nikim. Nie ma takiego grzechu, tak? Z którym jesteś utożsamiony. I nie ma takiego sukcesu, z którym jesteś utożsamiony. Nie ma czegoś takiego. To jest zupełnie czysta kartka. W Chrystusie jesteś czystą kartką. Czystą karteczką, niezapisaną niczym. Mogłeś popełnić miliardy grzechów. W Chrystusie jesteś bez grzechu. Mogłeś osiągnąć miliardy sukcesów. W Chrystusie jesteś bez sukcesu. To jest bycie w Chrystusie. Moje pytanie, czy tu jest miejsce na to, żeby podnosić wartości cielesne? Przecież jak ludzie w Kościele zrozumieją tą prostą rzecz,
że jak się wchodzi w Chrystusa, to jakby się weszło pod walec. Wszystko wyrówna. Jak Młynarski śpiewał, przyjdzie walec i wyrówna. To by przestały być jakieś ruchy w ludziach dziwne. Jestem w Chrystusie. Teraz to ja mogę masę rzeczy. Tak? Ale to teraz ja rozpoczynam. I to znaczy na zasadach, które są w Chrystusie. Sukcesy odnosi się na zasadach, które są w Chrystusie. Prawdziwe chrystusowe sukcesy. Tak się odnosi. A nie odnosi się sukcesów poza Chrystusem, wprowadza się do Chrystusa i uważa się, że to cię czyni kimś. To cię nie czyni kimś, bo to jest nic. Nic. Rozumiesz, o co chodzi? Nic. Nic. Jest tak wysoka jakość w Chrystusie, że wartości ziemi nie mają tam żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Rozumiesz? Po prostu. To jest tak, jakbyś się na przykład to robiłeś się samochodu, masz samochód kosztuje 50 tysięcy. Tak? Mam samochód za 50 tysięcy. Jedziesz sobie tym samochodem za 50 tysięcy, zapraszają cię, proszę ciebie, a patrz tam człowieku, tak, Ferrari przy Ferrari, Lamborghini przy Lamborghini. No i co? Że twoje 50 tysięcy to lepiej lustrzenko tego Ferrari, tak? No i koniec. Pamiętam kiedyś, jak kupiliśmy samochód, ten co ty mi teraz jeździmy, właśnie cieszyłem się na samochód, jedziemy tym samochodem sobie. Pierwszą to i tak się cieszę, tak sobie myślę o tym samochodzie, no nie? Tak fajny samochód, dobrze jeździ tym samochodem w ogóle. Dobrze mi, że mam ten samochód, no nie? I Rolls Royce mi wybiegł. Już nigdy nie myślałem o ciebie, że mam super samochód. Od tej pory. Spojrzałem, mówię, okej, może to jest ta moja. Rozumiem, bo to w ogóle trzeba proroczo patrzeć, co się dzieje wokół. Rozumiesz? Bo już schodziłem na poziom dziadostwa. Już się dziadwem nie obudził. Dziad. Rozumiesz? Wiesz, na czym polega to? Na czym ten duch dziadostwa polega? Na tym, że człowiek, tak, cieszy się z tego, co ma. Ma. I potem jeszcze doktryna to ma. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Przestań. To nie do tego się stosuje. Spójrz na to w miejscu, rozumiesz, Chrystusa. Od razu wszystko, co masz, tak, zblednie. Wszystko. I tylko jesteś w stanie powiedzieć, Panie, to co Ty dla mnie masz? A ucho nie słyszało, ucho nie widziało. Nie, dzieciak, no nie powiem Ci. No jak Ci powiem, w ogóle to zatrybisz. Zdecyduj się na to. Zdecyduj się, że chcesz. Panie, to, ale to, jak się mówi, to zdecyduj się, że to w ogóle, zdecyduj, że jest więcej. Że jesteś większy. Zobacz, jesteś w stanie to ogarnąć? Ale Panie, to jak? No przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. No to, no dobra. To wierzę, Panie Boże. No. I tu się zaczyna, rozumiecie, o co chodzi? Nic, do czego się doszło ludzkimi siłami, nie ma znaczenia. Nic. Nic. I nic, co się utraciło, tak, na tej ziemi, nie ma znaczenia. Nic. I to jest cudowna rzecz dla mnie. I to jest to, co kształtuje moją tożsamość. Żaden mój grzech, ani żaden mój sukces nie definiują mnie. Nic. Ani wtedy, ani teraz. Twoja sprawiedliwość oparta na różnego rodzaju przykazaniach religii, humanizmu, systemu tego świata, to jest wszystko śmierć. Rozumiesz? Co wolno, co nie wolno, jak trzeba, jak nie trzeba, cały czas nam trąbi. Świat humanizm, religia mi nam trąbi. Trzeba tak, trzeba tak, trzeba tak, trzeba tak. A to dobre, a to złe, a to takie, a to sarakie. I cały czas nam trąbią, rozumiesz? A to wszystko śmierć, wszystko śmierć, wszystko śmierć, wszystko śmierć. Tak jak pijany z trzeźwym nie może się dogadać.
Bo to jest nie sposób, żeby pijany z trzeźwym się dogadał. Ja sobie, najgorsze to były sytuacje, akurat ja zawsze byłem w tym miejscu pijanego, więc ja, znaczy zazwyczaj, w 90% paru, nie? Ale jak bywały sytuacje, że ja byłem trzeźwy z jakiejś przyczyny, gdzieś tam przyszedłem, no nie wiem, i byli tam pijani albo nawąchani, no to człowieku, to mi tak ciężko było z tymi ludźmi spędzić 30 minut. No. Ten tutaj nawąchany, przecież gada do mnie jak automat. Rozumiesz? Ja jeszcze nie zaskoczyłem pierwszego słowa, co powiedział, już tysięczne powiedział. Rozumiesz? Patrzę, drugi się z nim dogaduje, świetnie. Człowieku, co jak spleciona lina. A ja nic nie trybię, w ogóle męczy mnie to. Tak samo jest, kiedy próbujemy porównać te dwa światy, świat w Chrystusie i świat ten. Mentalność w Chrystusie i mentalność tą. Rozumiesz? Ludzi w Chrystusie i ludzi poza Chrystusem. Relacje w Chrystusie i relacje poza Chrystusem. Rozumiesz? To w ogóle, to są rzeczy mega męczące, tego nie można połączyć, bo to jest próba połączenia życia i śmierci razem, a nie można połączyć życia i śmierci. Nie można. Jesteś nowym, absolutnie nowym stworzeniem. Nic, co do tej pory zyskałeś, co do tej pory straciłeś na poziomie naturalnych możliwości, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu.